nas na tę ziemię przyszedł biedny Chrystus i stał zadziwiony mnogością kwiatów. Potem pokłonił się w pas wiejskim wiśniu i ucałował cień brzóz, które płacą. Oglądał chaty pobielone wapnem, fujarki z wierby, kręcił błasem dzieciom, a kie mieszkańcom mówił: pragnę, łaknę. W dom go prosili na chleb i na mleko, a kie zakochał się w ziemi i w wiśle koronę z głowy, ogromną, cierniową, serca swojego nikiel złoża błyskiem łozdą, tarniną i przydroznem głową. Krzycząc: Polska, Polska, aż pewnego razu chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, szli dalej krzycząc: Boże, Ojczyzna, Ojczyzna! Wtem Bóg z Mojżeszowego wychylił się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał: jaka? Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówimy o tym serce. Jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość, dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Ojczyzna, kiedy myślę, słyszę jeszcze dźwięk kosy, która uderza o ścianę pszenicy, łącząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu. Lecz oto nadciągają kosiarki, zapuszczają do głębi tej ściany i dźwięków monotonie i ruchów gwałtowne pętle i tną. Ojczyzna, kiedy myślę, szukam drogi, która zbocza przecina jak prąd wysokiego napięcia, tak ona biegnie w każdym z nas.
i nie pozwala ustać. Droga biegnie po tych samych zboczach. Powraca na miejsca Esa. Staje się wielkim milczeniem, które co wieczór nawiedza zmęczone płuca tej ziemi. Mej ziemi. Zakrzepła w gwiazdki dla mrówek pod brzozą. Może nie całkiem godzien potępienia Piłsudski, chociaż troszczyć się nie umiał o nic prócz Polski. 20 lat kupił, na sobie nosił delię win i krzywd, ażeby miało czas dojrzewać piękno. Podobno piękno to jest bardzo mało. Mądrych było w dum, a trzeci, najładniejszy, płesł do legion. I płesł na wojenkę, proch wąchał i bagnety, a zodno ci go kula nie drasła, niestety. Za rok wraca do domu, jedzie przez pole, a na piersi mu dyndają 3 złote mentole. Piersi dostał za to, ze Moskali łomiją. Drugi przysłał mu cysosz, ze wszy dobrze biją. Zaś trzeci, złoty mentol, na wstążce zawieszony, kupił się we Krakowie za 4 kwerny. Buciska płytar całkiem, zarekwirował śkapę. He, ze kulawo była, zdrutował jej łapę i wraca do matuli, a matula w kłosuli wysła na powitanie sprawy mamulanie. Haj, matulu, matulu! Nie płotokcie huncłocie posłała w krwawe pole, żebyś mi austriackie przynosił mentole. Wynoś się na front znowu, nie dom ci gnić w chałupie, a cesorskie mentole powiedzę se na... Na czym chcesz?
Bez tej miłości można żyć. Mieć serce suche jak orzeszek. Malutki los naparstkiem pić. Z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję. W mroku krywkę sobie mówić o blasku próchna, mówić dnie, a o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiane dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstką czasu, ale już traci swe zielenie i już nie śpiewa w chórze lasu. Ziemia ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać się i żyć, ale nie można owocować. Zrobiło pod serdeckiem i pod łokiem. Widzę, że nasz kamerat gazda też płacą tego Jabora i tę siebie, które w tej pieśni hymnie beskidzkim jeździe. Spotykamy się tutaj w Ostomili po raz kolejny, a zazwyczaj za tymi wielkimi nazwami festiwali z reguły jest człowiek, którym okola sobie poru przyjaciół. I ma tak pofertane w głowie, że zamiast siedzieć przed telewizorem, wyjąć coś z lodówki,
To już od pół roku przynajmniej, a właściwie od ubiegłorocznego festiwalu, już kombinuję, studiuję, jak zrobić, żeby ten festiwal był jeszcze lepszy, jak namówić tych, którzy jeszcze by mu mogli pomagać, czasem, żeby wrócili trochę grajcarów, bo bez tych grajcarów nie ma życia. To jest ten chłop, który ma fajne dziewczę, Krystynę, ma na to nawet na nią certyfikat, ona na niego. I go wspiera w tej robocie. A jest takim prywatnym odbrownikiem Jaśko. Jasiek Przątka, Jasiek. Dajcie mu wielkie brawa, bo my tu się... Jeszcze Zakiel. Poprosimy Jaśka o słów porę. No to jest nasz kamerat, z którym mam przyjemność drugi rok zapowiadać, ale my oba zapowiadacze, ale to jest i niesamowity dziadek z Dolnego Wnuka, który rok temu na festiwalu w Kazimierzu wygrał sobie nagrodę, potem na Bukowinie również główną nagrodę. Dziadek chodził tak rozpromieniony, że jakby się gęba mogła dookoła głowy uśmiechać, to by tak pewnie było. Stanisław Jaskuła, aktor. Nawet Jaskółka może. Jaskółka. Aktor. Także prowadzi festiwal w Kazimierzu oraz wiele imprez kulturalnych na terenie całego kraju. Znany jest Państwu na pewno i z telewizji, i z seriali. I tak dzisiaj na żywo z nami razem. Festiwalu, żeby siebie prowadzić, to jest wielka sztuka. Jasiecku, prosimy. Bardzo skromna osoba, Stanisław Jaskółka. Wielki aktor teatralny, filmowy i serialowy. Urodzony w Nowym Targu, mieszkający w Warszawie. No bo tam sypię do żłobu. Tam będzie do żłobu. Bardzo się cieszę, że Państwo mogli zobaczyć tą inscenizację, którą przedstawił Stanisław wspólnie z kapelą Odzita i Wołasi z Isterny. To tak jest. Jest z Milówki przecież. Z Milówki też. Od roku się też znamy. Wątroba przepłukana na wiele razy. Milówki to są mój głos, nie? A oni są nasi. Ale jego sąsiedzi też i kamraci. Tak, kamraci to jest Milówki. Jest z nami również Polonia amerykańska, Tom Osentowski z Moniką. Do was będę mówił, bo przez sitko się brzydzę. Jest kawał chłopa, ale też jeździ po świecie, propagując różne muzyki narodowe, ale zalubiony
i w podhalańskiej nucie dudziarskiej. No i już się sobie przyswoił to z wielkopolską niejedną nocickie. Tom Osentuski, który przyjechał z Chamarki. Jest tutaj Kasia, jego żona też jest tam. Się witamy cię również, która towarzyszy Tomowi. To korzenie polskie, wychowane w polskiej rodzinie, ale urodzone w Ameryce. Trochę rozumie po polsku, czasem się odważy powiedzieć słów parę, ale ma taką tu pod spodem, ma taką pod żebrami polską, polskie serdecko, polską duszę. Tom Osentuski. Rodok, choć po drodze trochę włoskiej krwi się tam doplątało, z rodziny polsko-włoskiej, Rick Palieri. Chodź, Rick. Rick też zalubił się w Polsce. I się bijcie mu brawo. To najważniejsze punkty do oddania dla artysty. Rick zjeździł całą Amerykę, bo też jeździ z gitarą, z banjo, spotykając się z przyjaciółmi, grając najstarsze, to takie przaśne country, które nie takie, co się popisują na estradzie, tylko takie od serca, po robocie, jak się siadali. Ma wielu przyjaciół oddanych, więc większość czasu spędza wędrując po Ameryce. No, gra też prezentuje w szkołach unikatowe instrumenty, i te amaryckie, i polskie dudy, i tam na to dzieciaków przygrywa. Ponad 1000 koncertów już zdążył dać. Jedno jest tylko za moje nieszczęście, bo jak jechał, leciał z tej Ameryki, no to całe przyłodzie z bagażem zniknęło. No dobrze, że tu koledzy mają, grusznik mu pożyczyli. Także przepraszam, że nie jest tak do końca ubrany, jak powinno być. A powinno być tak, jak przyjechał i się zalubił w nutach w Beskidzie, ale w Trójwsi. Czyli Istebna, Koniaków, Jaworzynka, potomkowie wołoskiego rodu, zresztą niedaleko w Kozłowicach do 1830 któregoś roku siedział wojwoda wołoski i rozsądzał wszystkie rodowe sprawy od Huculszczyzny aż po Beskid Śląski Wołochów, którzy wypasali łowce. Rick Palieri od tu grającego przed chwilą Zbyszka Wałacha. A jest Zbysiu, tak. To twoja, twoje gajdy. No i tylko tyle, że u nas to jeszcze było tak, że sierścią szły do środka, ale tu specjalnie dla Ryka był sierścią nawierch. I Ryk na tych gajdzickach robionych przez Zbyszka Wałacha pogrywuje. Jest okazja, jak przyjeżdżają do Polski, żeby te instrumenty wyremontować. No już Jasiek Tomowi załatwił, żeby ta przebierecka gajdzica, żeby była nowo, żeby wszystko dobrze stroić. Przywitaj się tak sympatycznego człowieka.
A dlaczego koza bodnika? Zagrojcie dudzicki, z ty mojej kłozicki, co się utopiła, kie młodzicka piła, co się utopiła, kie młodzicka piła. Widzę, jak radom przyjdzie teraz łowo, gdzie jest se do jutra. Łostomili, Jasiecek i jego kameraci. Muzyczna, najpierw przy ognisku muzycznym dzieci się uczyły grywowania na tradycyjnych instrumentach, a od 1959 roku już powstała klasa, w której uczyły się gry na instrumentach ludowych. Stąd z tego regionu Kozła, krainy Kozła, regionu Kozła Białego i Kozła Czornego, tak dużo dziecysków już w tej chwili staje się mistrzami dla następnych pokoleń i ta tradycja trwa. A co jest ważne, że wasz region, region tutaj Kozła, został wpisany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został wpisany jako niematerialne dziedzictwo kultury Kozioł region Kozła. Janecek ze swoimi przyjaciółmi przedstaw kolegów Jasiu i grać. Chciałbym jeszcze wrócić do Rika Valieri. Na pewno się stremował. Rok temu na trzecim festiwalu Dud Polskich zostawił instrument Byszkowi Wałachowi. Ty się pokażcie. Budowniczy tych pięknych instrumentów. I wczoraj mu Zbyszek przekazał ten instrument i jeszcze nie potrafi go wyczuć. Dlatego może dzisiaj taki miał problem z zagraniem, ale bardzo ich cenię za to, że propagują naszą kulturę. Książęta niemieccy nie idą zbrojni napadać na w kierunku na państwo, bo było państwo, księstwo łodwigowickie. I tam w huciskach na dole, jak widzieli, że palą, albo słyszeli trąbity, a jak nie, to widzieli, że palą się chudy, to wtedy dawali jeszcze sygnały i stamtąd z Łodwigowic wędrowali zbrojni, żeby tych niemieckich książąt, którzy nie mieli ziemi, tylko zamki, dobrze uzbrojeni, takie zbóje tamtych czasów, XVI-XVII wiek. To jest taka sygnałówka. Zaś to, co na polanach było, jak siedzieli pasterze, mieli trochę czasu, pięknie wyzdajana fujara pastersko, taka karpacko, no to trzeba wiedzieć, jak na tym grać, ale kiedy wyobrazicie sobie noc przed sałasem, kwelibum,
kiedy się siedzi przy watrzysku i jak się na tej kifujarze zagro, te alikwotowe dźwięki niesamowite. A mamy tutaj mistrza budorza instrumentów, ale też jest znakomitego i dudziorza, i grona syckich fujarkach. U siebie na Słowacji organizuje festiwale muzyki średniowiecznej, barokowej, ale też i muzyki dudziarskiej. Nosił go po świecie 2 tygodnie temu po Francji się kierendo, ale przyjechał tu razem z kameratami, żeby razem z dudziorzami się tu spłacać. Lubomir Tatarka, mówimy do niego Lubo. Lubo, serdecko, zacznij grać, jeszcze może tylko... Holny ruszył się z łospadlin, po upłazach co cud broi. Syckie smreki, łosko łysą, do muzyki se je stroi. He! Nie ino same smreki, bohań. Syckie turnie grzmią już, chudzą, jak organy w kościele na sumie. Stasek, skądże do załasa, przynieś mi skrzypce. Może przecie do rozbrzyciu tę nutę uchwycę. Thank you.
na rocznicę śmierci Hasiora była msza. No i Hanka, mama Jaśka Karpiela-Bułecki mówi, że Stasiu przyjdzie, Stanisławie, bo to tak z szacunkiem, żeby było, że przyjdzie kapela, przyjdą górole, zagrają. Bo już się mesz ma zacząć, a góroli nie ma. W ostatniej chwili widzę, no idą jacyś muzykanty, ale nie podhalańcy. Nawet Zbyszek z kolegami, bo od podhalańskiego stroju trochę się nasze ubiory różnią. Przyseł Zbyszek i nie namawiali nam się nawet, co kiedy będzie grane i robione. Znamy się ze Zbyszkiem jak jołysy prawie, to jak gunie. Zbyszek potrafi i folkowe nuty, i podhalańską nuta, nie jest mu obco. Ostatnio wydana płyta tischnerowskie, takie rocznicowe, Grywo na posiadach we wsi, gdzie Tischner żył, w Łopusznej. Tam się spotykają przy tekstach Tischnera, przy muzyce, którą nas, jego mość, ogromnie rod widział, jak mówił, że nie ma większej radości jak dobra muzyka, którą łapie za serce, dobre pieśniczki, jak człowiek razem z tymi muzykami śpiewającymi potrafi zaśpiewać. Miał jeszcze jedno pożekadło, co mi się bardzo podobało, jak się o kwaśnicy gadało, to profesor wtedy gadał. Wiecie, kwaśnica to tako jest, co gębę krzywi, ale rozum prości. Bo jest medycyna na następny dzień. Także wszystkim po wczorajszym rzucę, żeby kwaśnicka była. Zbyszek Wałak teraz trochę nas prowadzi w te klimaty tischnerowskie, z posiadów łopusznieńskich, z tych muzyk, które są podhalańskie. Zbyszek, jak słyszeliście, i budowy instrumentów, no stypendysta ministra Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako ten, który prowadzi warsztaty, pokazuje budowę instrumentów. No dzięki temu mógł się trochę tymi swoimi pasjami dłubania w gajdach, w dudach zająć. To jego kameraci, z którymi gra najchętniej od serca, gra z nimi. No i jest jeszcze nasz tutaj podhalaniec, jak widzicie, Buc, który rodził się w Gruni, do szkoły, potem po zespołach ludowych występował, był taki zespół Honielnik, a Honielnik to taki trzecia funkcja na bacówce, bo jest baca jako najważniejszy, juhasi jako ci, co pasą, a Honielnik to mały chłopak, co pomagał na polanie, zawsze jest coś do roboty. Potem po Honielniku był w Zawaterniku, ale ze rodzina też tako występująco po zespołach, grająco, muzykująco, nie miał wyjścia. Musiał zostać muzykiem. Gro na różnych wcale niejakich instrumentach, pięknie śpiewał. A ze gro, także się z każdym dobrym muzyką z gro, to się też znają jak stare kunie i razem sobie przygrają. Zbysiu, prosimy. Thank you.
Siódme się robią. Jeszcze a te są bałkańskie takie, które też jest taki sposób, żeby odkręcający tę część, żeby ją trochę przestroić i w innej tonacji będzie mógł grać. Piękny instrument bałkański, który sobie z tamtego przywiózł. To jest bardzo ładnie, bo się okazuje, że moja bratowo w Nowym Targu to jest Żarnecka z domu, właśnie Błelek Żarnecki, jej ojciec to legionista. Stąd w Nowym Targu jedna była bardzo taką typowo góralsko piosenka legionistów. Za Niemen, ach po cóż, za Niemen. A chodziło o to, żeby na koniec zaśpiewać czerwoną pić krew, cymoskiewską pić krew. No i żaden milicjant wtedy na kolejową nie chodził, jak oni to śpiewali. On jest Żarnecki, ale z innych Żarneckich. To jest familia trochę darczo. Ojciec ten się po świecie włócił, a ten cholera, no nie ma, nie utrzymał go w chałupie. Jeszcze jedno, kończył ASP w Krakowie, 3 lata na grafice był, rysuje rewelacyjnie jego prace graficzne, to ludzie, którzy widzą, ba precyzyjnie, to i tak nie potrafią takich cudów wyrysować jak on. Strasznie zdolny człowiek, no bo z Nowego Targu. Przywitujmy.
Bóg zapłać, ale aby Wam się wszystkim darzyło u Boże, pomoże i na Boże. W każdym kątku podzielionego, a za piecem troje są to dla wszystkich. I żebyście nie mówili, że w któreś i moje. Polski folklor. Dziękujemy pięknie, trzymajcie się.